Diabeł jako postać biblijna jest nam dobrze znana, uosobienie zła, grozy i wszystkiego, co niszczy świat i nas. Z czasem zaczęto jednak dostrzegać w nim piękno literackie. Ludzie zaczęli personifikować tę złą siłę i wyobrażać sobie ją na różne sposoby. I ukaże Wam dziś szatana właśnie w różnych odsłonach. Od czego zacząć? Obowiązkowa jest tutaj boska komedia Dantego. Czemu? Bo to pierwsze renesansowe dzieło. W średniowieczu szatan to był szatan, jak w Biblii. No i po co drążyć temat? Wszystko pisano dla Boga. Nie podpisywano się, bo kult osób fizycznych był zabroniony. Dante Alighieri, nie dość że się podpisał, to jeszcze w swoim dziele umieścił szatana jako postać literacką. Szatan znajduje się na samym dnie piekła. Przedstawiony jest jako ogromny, trójgłowy potwór z trzema parami skrzydeł pozbawionych upierzenia oraz przypominających mu, że był kiedyś serafinem. W swych szczękach więzi trzech największych grzeszników Judasza oraz Brutusa i Kasiusza, zdrajców Juliusza Cezara. Z jednej strony jest przedstawiony jako wszechmocna siła, która może sprowadzić na wszystko zło, z drugiej jako bezradny pył przytłoczony przez Boga. Teraz udajemy się do Polski, moja ulubiona epoka romantyzm. I romantyzm nie jest w ogóle romantyczny, jakieś miłostki, słonko, buziaczki to jest sentymentalizm znany z oświecenia. Romantyzm to mrok, bunt, walka i spotkanie ze złymi siłami z legend. Tak, Adam Mickiewicz w dziad część trzecia ukazał diabła jako postać mieszaną. Szatan jest więc kusicielem, który walczy z Bogiem o duszę Konrada. W drugiej płaszczyźnie szatan przedstawiony jest jako wcielenie zła i utożsamiany jest ze znienawidzonym przez Polaków carem. Taka ciekawostka, zauważyliście, że Dziady mają pokręconą kolejność, że część pierwsza nosi tytuł część druga, część druga nosi tytuł część czwarta, część trzecia to część trzecia, część czwarta nosi tytuł część pierwsza. Wiecie, Dlaczego tak jest? Bo romantyzm to epoka buntu i indywidualizmu. No i Mickiewicz stwierdził, że żaden jakiś tam matematyk mu nie będzie mówił, że część pierwsza musi być pierwsza. I on sobie pierwszą zrobi czwartą i wali system. Trzeba koniecznie tutaj wspomnieć o młodej Polsce, czyli epoce literackiej, która nastała po romantyzmie, czyli mniej więcej w 1890 roku i trwała do 1918 roku. Romantyzm był bardzo mroczny, mistyczny i magiczny, ale też patriotyczny. W młodej Polsce trochę porzucono temat patriotyzmu, ale ta ich groza i mrok pozostała. Przytoczę tutaj Stanisława Przybyszewskiego. Opisał on Sabat Czarownic, i przeczytam wam kilka fragmentów. Kobieta opanowała ten piekielny kult szatana, ona jest największą sprzymierzeńczynią, i szatan ukochał kobietę, bo szatan kocha zło. Ona była jego kochanką i popularyzowała jego nauki. Zwróćcie tutaj uwagę, że poeci utożsamiali z szatanem wszelką żądzę, która z jednej strony kojarzyła się ze złem, no ale z drugiej z Popatrzcie jak bezpośrednio jest wszystko opisane. Dalej pojawia się scena, w której kobieta, poddana szatanowi, masturbuje się niemowlakiem. Zacytuję: Tłacza miękką główkę w narządy płciowe z piekielnym rykiem. Wejdź tam skąd żeś wyszedł. Najdrobniejszy pozór rzeczywistości zanika, otwiera się przepotężne panowanie nocy. Jeśli przeczytacie cały opis sabatu, bo taką nazwę nosi to dzieło, zauważycie dużą fascynację brutalnością szatana, choć nadal jest on ukazywany jako czyste zło. Inne podejście do diabła miał Tadeusz Miciński, również poeta młodej Polski. Podchodzi on do diabła w sposób ludzki, zgłębia jego psychikę i stara się zrozumieć. Mówi o tym wiersz Lucyfer. Najpierw pokazuje się złą siłę tego stworzenia i wszelkie zdradzieckie cechy, a później stawia się diabła w pozycji ludzkiej. To jest buntownika, który chciał tak bardzo wolności, że został uznany za złego. Jest to oczywiście podejście całkowicie abstrakcyjne, ale po setkach lat roztrząsania tematów związanych z dobrem ludzi i świętych, ludzie potrzebowali tego zła. Stąd taka analiza. Nergal z grupy Behemoth wraz z Maleńczukiem stworzył na jego podstawie muzyczne arcydzieło, także prezentuję fragment. Lecimy do Rosji. Rosja, szatan no, zapowiada się coś dobrego. Mistrz i Małgorzata to arcydzieło literatury rosyjskiej napisane przez Michaiła Buchakowa. Szatan przybywa do Moskwy w towarzystwie demonów. I wiecie, co się dzieje? W komunistycznej Rosji jest on pozbawiony wszelkiej godności tego majestatu szatańskiego. Choć przedstawia się jako naukowiec, jest bardzo inteligentny oraz czarujący, to w komunistycznym systemie to nic nie znaczy. I o tym jest ta książka. Demaskuje ona Absurdy życia w czerwonym systemie. Przykład: jeden z demonów, behemot, co jest taką zagrywką słowną, bo behemot faktycznie jest demonem, ale Behemoth po rosyjsku to hipopotam. No i ten Bechemot pod postacią wielkiego kota wchodzi do tramwaju i kupuje bilet. I w tej komunistycznej Rosji jest wszystko tak dziwne, że wielki kot kupujący bilet to tam nic zaskakującego. I to jest idealny moment, żeby wspomnieć o dzisiejszej sztuce. Mam tutaj na myśli Adwokat Diabła, film z 1997 roku z Alem Pacino w roli szatana i Charlie Steron w roli opętanej. Nie jest to klasyczny horror, w którym coś wyskakuje nie wiadomo skąd i straszy. Jest to kolejna podróż w psychikę zła. Bóg to sadysta, daje sprzeczne zasady. Patrz, ale nie dotykaj. Dotykaj, ale nie próbuj. Próbuj, ale nie połykaj. Takie słowa wypowiada szatan w tym filmie. Cały czas trzeba pamiętać, że to nie jest jakiś satanistyczny kult, ale rozbudowywanie postaci diabła jako postaci literackiej, a nie religijnej. No dobra, trzeba wspomnieć trochę o humorze, bo niektórzy twórcy zaczęli dopatrywać się w postaci Diabła elementów komicznych. No i tak tutaj trzeba wspomnieć o Teenage SD. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to zespół, który nagrał film Kostka Przeznaczenia, w którym oni sami poszukują kostki zrobionej z zęba Diabła, która daje moc bycia najlepszym muzykiem. Na koniec spotykają samego Diabła i jest on no trochę straszny, ale też dziwny. Ale dokładnie to samo zrobił polski zespół nocny kochanek parodiując tym samym Tineysy SD. To już nie ma jakiegoś dużego znaczenia, ale warto się zapoznać. Diabeł ja nie wytrzymał. Musicie uwierzyć, gdyby był tam Diabeł ja by mógłby nie przeżyć. O tak. Wracając do przeszłości, mówiłem o romantyzmie, o dziadach m.in., ale nie wspomniałem o dekadentyzmie, czyli schyłku kultury romantyzmu. Pojawił się wtedy symbol femme fatale. To znaczy, kobiece uosobienie diabła, równowaga zła i erotyzmu. Inspiracją była Salome, kobieta, która rozkochała w sobie Heroda, a następnie zażyczyła sobie głowy Jana-chrzciciela. Popatrzcie tylko na dzieła inspirowane bądź pochodzące z tego nurtu. Wszędzie demonicznej istocie nadano nowego, pięknego i zmysłowego wyglądu, gdzie diabeł nie może tam babę pośle. Jakbyście się zastanawiali, skąd się wzięło to określenie, to macie jedno z możliwych wyjaśnień. Zbliżamy się do końca listy, więc opowiem o dwóch, chyba moich ulubionych spojrzeniach na temat diabła. Na początek Roman Polański, jego sztuka teatralna, musical dokładnie, na polski język tłumaczony tytuł to Taniec wampirów. W oryginale sztuka jest niemiecka. Choć istota Szatana nie pojawia się bezpośrednio, to wampiry, które są głównymi bohaterami, często o nim wspominają i mówią na dwa różne sposoby. Z jednej strony, żeby cię sługą diabła, to całkowita wolność, magia, ogień, piękno i wszystko co najlepsze, i właśnie Taką wizją kuszą inne osoby, aby przeszły na tę złą stronę. Ale kiedy zostają same, okazuje się, że to, co wygląda tak pięknie, wcale takie nie jest, bo choć będąc złym, można zaznać lepszego życia na początku, to finalnie zostaje się po prostu samotnym i przeklętym, odciętym od przyjemności, które oferuje ten zwykły świat. I na koniec wracamy do przeszłości, a mianowicie do baroku epoki, która nastała po renesansie. Było to połączenie średniowiecznego mroku i strachu przed śmiercią oraz renesansowej wiedzy na temat człowieka. Carpe diem, memento mori. Słowa, które są symbolem tych czasów oraz motyw wanitatywny, czyli coś takiego, co jest alegorią nadchodzącej śmierci. Ciekawostka, symbol może oznaczać różne rzeczy, na przykład symbolem jest swastyka. Dla jednych to symbol nazistów, dla innych symbol szczęścia. Alegoria oznacza jedną i tą samą rzecz zawsze. I tak, czaszka, księga i świeca obok siebie oznacza nadchodzącą nieustannie śmierć, bez wyjątków. A gdzie w tym wszystkim szatan? A ludzie baroku lubili się straszyć, bogaci kupowali obrazy i na jakichś tam balach albo wieczorkach ze znajomymi je analizowali, doszukiwali się symboli. A popatrzcie na mój ulubiony obraz Pasterze arkadyjscy, dziewaniego. Jest motyw wanitatywny, ale sens powiek znawcom sztuki spędza określenie Etin Arkadia Ego powinno być Etin Arkadia Ego Sum czyli i ja w Arkadii jestem, ale ucięto słowo jestem. Co więc to oznacza? Etin Arkadia Ego. Ja w Arkadii. podejrzewa się, że jest to anagram mówiący coś o źle i właśnie w baroku bardzo demonizowano śmierć, aby nastraszyć ludzi, żeby ci byli lepsi za życia, ale też traktowano to trochę jako taką mini zabawę. Stąd w wielu dziełach można się doszukać takich szatańskich podtekstów i uosabienia zła, czyli diabła. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ta nowa forma odcinku Wam się podoba. Dajcie znać, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. I tak jak wspominałem na historii, bardzo chciałbym, żeby dyszka była pewnym rozwinięciem historii. Mam nadzieję, że poniekąd mi się to udaje. Cześć!